Pyszna i sycąca zapiekanka makaronowa z pieczarkami i kapustą pekińską, zapieczona pod pysznym serowym sosem. Koniecznie ją wypróbujcie, bo jest prosta w przygotowaniu, a smakuje naprawdę świetnie. Po inne przepisy zapraszam też na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Makaron gotuję al dente w lekko osolonej wodzie. W tym czasie cebulę kroję w pół talarki i przesmażam ją na rozgrzanej oliwie. Teraz w dosyć grube plasterki kroję pieczarki. I dodaję je do cebuli. Kapustę pekińską szatkuję. I dodaję na patelnię, kiedy pieczarki są już podduszone. Warzywa przyprawiam solą. Świeżo mielonym pieprzem. Sosem sojowym i przesmażam tylko kilka minut. Kapusta ma być lekko podduszona. Przygotowuję sos. Do śmietany wciskam czosnek. Dodaję ostrą paprykę, świeżo mielony pieprz, na drobnych oczkach tarki ścieram parmezan i mieszam składniki. Teraz do naczynia żaroodpornego przekładam połowę makaronu. Na niego wykładam uduszoną kapustę z pieczarkami. A na nią pozostałą część makaronu, który polewam przygotowanym sosem. Zapiekankę wstawiam do piekarnika nagrzanego do 190 stopni Celsjusza i piekę przez kilkanaście minut, aż sos serowy będzie ładnie przypieczony. Zapiekanka jest bardzo smaczna. Koniecznie ją wypróbujcie, a po inne przepisy zaglądajcie na www.talerzpokus.tv.